realizacja projektu Pomniki Polskiej Myśli Chrześcijańskiej jest istotna dla naszego środowiska filozoficznego, dla Instytutu Filozofii Akademii Ignacjanów w Krakowie. Niektóre z postaci, omawiane w ramach tego projektu, jak na przykład ksiądz profesor Piotr Lenartowicz czy ksiądz profesor Tadeusz Ślipko, byli wieloletnimi wykładowcami naszej uczelni, tutaj pisali swoje dzieła i prowadzili badania. Wiele innych postaci, które są bohaterami tomów i publikacji będących owocem tego grantu, było mistrzami naszych pracowników. Studiowaliśmy u księdza ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca czy siostry Zofii Zdybickiej, księdza profesora Tadeusza Stycznia. Wiele od nich otrzymaliśmy i też dalej próbujemy rozwijać ich idee i pomysły w naszym środowisku właśnie. 13 tych postaci omawiamy w ramach tego projektu. One były też istotnymi wzorcami uprawiania filozofii, uprawiania racjonalnej refleksji nad światem w kontekście może w tamtych czasach komunistycznym, w kontekście dwudziestowiecznych idei i światopoglądów. Chcemy się od nich uczyć też, jak dzisiaj, w XXI wieku, być filozofem.